witajcie w kolejnym odcinku Onkoporadnika Fundacji Iskierka. Poruszę w nim zagadnienie kwestii pracy, czyli zastanowimy się, czy istnieje jakieś idealne rozwiązanie w przypadku dylematu co z pracą, który bardzo często się pojawia w momencie diagnozy i takiej próby poukładania w ogóle tej sytuacji. Poznacie też panią Kasię, która podpowie, w jaki sposób ona rozwiązała kwestię pracy i opowie więcej o swoim doświadczeniu. Często rodzice w momencie diagnozy już tak jak trochę ochłoną mówią, że no to jest taka sytuacja, która totalnie wywraca życie do góry nogami. Dużo rzeczy się zmienia, czyli zmienia się miejsce w ogóle zamieszkania, tak, bo zaczynacie mieszkać częściej w szpitalu, zmienia się tryb dnia, tryb życia, zmieniacie się w rolach, tak, czyli nagle z roli być może bardziej mamy, ale też pracownika, tak. Wchodzicie w rolę rodzica opiekującego się dzieckiem. Ten świat bardzo mocno jest też dynamiczny, czyli często rodzice nie wiedzą, na czym stoją, nie wiedzą, ile potrwa leczenie, nie wiedzą, jaki będzie miał przebieg. W związku z tym podejmowanie jakichkolwiek decyzji takich wiążących w tym stanie no wydaje się bardzo trudnym zadaniem. Zastanówmy się w takim razie, co pomaga rodzicom odpowiedzieć na pytanie, co z pracą i po jakie rozwiązania sięgają, żeby sobie to umożliwić. Wielu rodziców, wracając do tego czasu podejmowania decyzji, myślało, jakby w ogóle kojarzyło ten taki moment z presją, z bardzo dużą presją. Część presji brała się od samych pracodawców, czyli mówili, że dostawali jakieś telefony, wiadomości, kiedy się zdeklarują, kiedy podejmą jakąś decyzję, ale też częściowo wynikała z ich samych, czyli z takiego myślenia, że ja muszę coś zdecydować, muszę dać jakąś informację, muszę być w porządku. I w związku z tym, z tą presją pojawiało się bardzo dużo lęku, który no, utrudniał podejmowanie decyzji. W tym momencie bardzo często rodzice mówili o tym, że dobrym pomysłem jest sobie odroczyć tą decyzję o 2-3 tygodnie, czasami 4 tygodnie, bazując na tych rozwiązaniach formalnych, które są dostępne, czyli na przykład wzięcia urlopu albo tak zwanego L4 na dziecko. Umożliwia to takie trochę spokojniejsze podjęcie decyzji, przeanalizowanie informacji. Jest to też spójne z tym, co my wiemy z psychologii, co się dzieje w naszym umyśle, kiedy pojawia się silny lęk. Silny lęk generalnie jakby sprawia, że bardzo trudno się analizuje informacje. W silnym lęku człowiek reaguje instynktami, wobec czego często podejmuje decyzje jakby pod wpływem emocji bardzo szybko, często niekorzystne dla siebie. W związku z tym taka podpowiedź, żeby odroczyć to w czasie, jest bardzo dobrym pomysłem. Wielu rodziców też mówi o tym, że nie ma idealnego rozwiązania. I w związku z tym zastanówmy się, jeśli nie ma tego idealnego rozwiązania, no to o co się oprzeć w ogóle w podejmowaniu decyzji za siebie. Odwoływali się rodzice do trzech takich ważnych punktów. Pierwszym było skupianie się w ogóle na swoich potrzebach, czyli zadanie sobie pytania, czego ja potrzebuję, jakie mam zobowiązania. Kolejną było poszukiwanie informacji zarówno od innych rodziców, jak i też z różnych materiałów czy stron, które dają też takie informacje, jakie są rozwiązania formalno-prawne. I trzecią bardzo ważną kwestią to analiza plusów, ale także minusów, czyli to odroczenie w czasie tej decyzji ma umożliwić w ogóle zastanowienie się, jaka decyzja będzie dla mnie najlepsza, ponieważ wielu rodziców podkreślało to, że nie ma idealnych decyzji, czyli każda ma zarówno pozytywne konsekwencje, jak i może prowadzić do negatywnych skutków. Zobaczmy więcej, co rodzice mieli do powiedzenia, jeśli chodzi o te poszczególne rozwiązania. Często, zwłaszcza na początku pobytu w szpitalu, pada takie stwierdzenie, że praca jest nieważna, najważniejsze, żeby dziecko było zdrowe. I to jest oczywiście niezaprzeczalne, tak? Czyli no, najważniejsze, żeby dziecko wyzdrowiało. Natomiast czy praca nie jest ważna? No, tu warto się zastanowić. Właśnie być może pod wpływem tego lęku, który pojawia się w momencie diagnozy, pojawia się taka myśl, że to nie jest ważne, tak? Zostawmy to. Natomiast w momencie, w którym te emocje opadają, okazuje się, że ta praca i kontekst pracy jest bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ no, pracując pozyskujemy różne środki finansowe, które umożliwiają tak naprawdę zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, ponieważ pieniędzmi płacimy za rachunki, pieniędzmi płacimy za różne opłaty, kupujemy jedzenie i inne potrzebne rzeczy.
No i w sytuacji choroby ten aspekt bezpieczeństwa związany z bytem rodziny jest bardzo kluczowy dla takiego w ogóle poczucia wpływu, kontroli w tej sytuacji. Także praca jest ważna. Oczywiście najważniejsze jest dobro dziecka, czy najważniejsze jest to, żeby dziecko wyzdrowiało, ale warto też mieć na uwadze inne potrzeby. Praca może być też wartością samą w sobie, tak? Czyli ta analiza potrzeb też zakłada to, żebyście się zastanowili, czy nie jest u was tak, że sama, że potrzebą też jest w ogóle potrzeba pracy, bo praca wiąże się z rozwojem, praca wiąże się też z odpoczynkiem od oddziału, praca wiąże się z realizacją, ale też właśnie z utrzymaniem jakiegoś określonego bytu. Macie też bardzo różne sytuacje, tak? Czyli są rodzice, którzy nie wiem, pracują na takie umowy, dzięki którym mogą iść na tak zwane L4 na dziecko albo skorzystać z urlopu. Są rodzice, którzy są zatrudnieni na innych rodzajach umów czy prowadzą własną działalność i wtedy jakby ta praca też jest inaczej traktowana. Oni mają troszkę mniejsze pole manewru. Warto też się zastanowić nad tym, jakie macie zobowiązania, albo zastanowić się, pogadać z rodzicami, czego oni potrzebowali w trakcie leczenia, ponieważ rodzice czasami kojarzą leczenie w Polsce jako leczenie darmowe, natomiast pojawiają się różne takie nieprzewidywalne czy dodatkowe wydatki, które trzeba ponosić, na przykład wydatki na paliwo, dojazdy do innego ośrodka, na jakieś noclegi, na dodatkowe leki, które nie są refundowane. No i w tym momencie jakby utrzymanie pracy albo jakieś takie poukładanie tematu pracy, który wiąże się jednak z jakimś pracowaniem, a nie z rezygnacją, umożliwia też realizowanie tych potrzeb i zobowiązań. Jeśli chodzi o poszukiwanie informacji, to w zasadzie 100% ankietowanych, tak, w trakcie wywiadów mówiło o tym, że podstawowym źródłem informacji byli inni rodzice. Mam nadzieję, że również materiał onkoporadnika będzie służył pozyskiwaniu informacji, ale wskazywali też rodzice na bardzo ważną rzecz. Mianowicie odwoływali się do tego, że również mieli bardzo dobry kontakt z pracodawcą w trakcie leczenia. Czyli bardzo wielu pracodawców jakby wychodziło naprzeciw ich potrzebom, też jakby w takim kierunku poukładania tej sytuacji dawali różne możliwości, jakby wychodzili poza standardowe jakieś takie formy 8-16, tylko wchodziły w grę też inne rozwiązania, które wspólnie ustalali. I też często pracodawcy byli tym źródłem informacji, jakby co jest możliwe, tak? Bo często pracując w określonym trybie wyobrażamy sobie, że nie ma innej możliwości i rodzice mówili, że czasami jakby no, w zasadzie pytali się tak bez przywiązania do jakichś korzystnych rozwiązań pracodawcy, co jest możliwe. Okazywało się, że padały bardzo konkretne i atrakcyjne propozycje rozwiązania tej sytuacji i też warto tego pracodawcę dopytać. Tak jak wspomniałam wcześniej, no, wielu z was, wielu rodziców mówi o tym, że nie ma dobrego wyboru czy idealnego. Czasami padało też takie stwierdzenie, że w tamtym czasie jakby podejmowania decyzji myśleli, że są w ogóle między młotem a kowadłem, bo emocjonalnie jakby chcieli być przy dziecku, natomiast formalnie czy pod kątem zobowiązań wiedzieli, że muszą utrzymać w jakiś sposób pracę. Powodowało to często bardzo silny niepokój, przeżywanie bardzo silnego niepokoju czy różnych takich huśtawek emocjonalnych, ponieważ jest to wybór z góry naznaczony pewnym konfliktem, tak, gdzie nie ma dobrego rozwiązania. Rodzic czasami chciałby się rozdwoić, tak, czy nawet rozstroić, bo jeszcze być może jest jakieś zdrowe rodzeństwo w domu, z którym też rodzic chce być. I warto się zastanowić w zasadzie, o co opierać decyzję w sytuacji niepewności, w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, czyli nie wiemy też, jak będzie wyglądać leczenie. I tak naprawdę na jak długo my musimy tą sytuację w jakiś sposób rozwiązać. To, na co wskazywali rodzice i co pomagało, to właśnie takie oparcie się o doświadczenia innych rodziców. Czyli pytali się też innych rodziców, którzy byli na oddziale albo kończyli leczenie, jakby jakie plusy i minusy wynikały z poszczególnych rozwiązań. I rodzice, którzy przechodzili w taki tryb jakby zasiłkowy, czyli wykorzystywali to przysługujące tak zwane, tak potocznie L4 na dziecko, albo wykorzystywali swoje zwolnienie z uwagi na swój stan zdrowia, ci rodzice wskazywali na to, że plusem jest oczywiście utrzymanie pracy,
Natomiast minusem jest też dosyć duża taka gimnastyka organizacyjna, ponieważ bardzo mocno trzeba pilnować tych dni jakby opieki nad dziecko, bardzo mocno trzeba pilnować też swojego zwolnienia, jeśli rodzic jakby dostaje takie zwolnienie z uwagi na swój stan zdrowia i też temu towarzyszy jakaś sytuacja niepewności, natomiast wyraźnym plusem jest to, że jest do czego wracać, tak? Czyli jakaś forma pracy jest w perspektywie możliwa do utrzymania. Rodzice z kolei, którzy decydowali się w zasadzie na kontynuowanie pracy, natomiast w zmienionej formie, tak? Czyli w jaki sposób ustalali z pracodawcą, czy ta praca będzie stacjonarna, czy hybrydowa, w jakim zakresie. Wskazywali na to, że bardzo dużym plusem jest w ogóle utrzymanie pracy, no i to, że w zasadzie jest ciągłość, tak? Czyli jest do czego wracać. Natomiast bardzo dużym minusem, odwołała się też do tego pani Kasia w swoim materiale, jest po prostu ogromne poczucie zmęczenia i takiego bycia w rozkroku, tak? Czyli kiedy rodzic jest na oddziale, to myśli o tym, co w pracy, a kiedy jest w pracy, to myśli o tym, co na oddziale. Jeśli chodzi o trzecie rozwiązanie, czyli rezygnację z pracy i przejście na zasiłek opiekuńczy, to wskazywali rodzice na to, że no plusem jest to, że no jest ciągłość jakiegoś wynagrodzenia, czyli przejście jakby z wynagrodzenia na zasiłek. Zwłaszcza decydowali się na to rodzice, dla których wysokość tego zasiłku była bardzo bliska ich wynagrodzeniu, czyli jakby nie tracili na tej różnicy. Natomiast no, minusem jest bardzo trudny też powrót do pracy, czyli ten stan bycia na zasiłku, który wiąże się ze złożeniem wypowiedzenia, sprawia, że potem też trudno się jakby z powrotem wpisać w te tory pracy i odnalezienie siebie w tym trybie pracy jest dużo trudniejsze. Zapraszam Was teraz do posłuchania materiału pani Kasi, która jako rodzic, jako onkorodzic stanęła przed podobnym dylematem, czyli co zrobić z pracą. Pani Kasia zgodziła się na rozmowę, za co bardzo dziękuję pani Kasiu. A jest to być może ważny głos, bo pani Kasia jest takim rodzicem, któremu udało się pogodzić, jakby łączyć w zasadzie aktywność zawodową z byciem tutaj na oddziale. I wiemy, że to nie jest jakby model dla wszystkich, tak? Że każdemu się musi udać i zależy to od bardzo wielu czynników. I też chcemy sobie trochę powiedzieć, jakby co może sprzyja temu, żeby było to możliwe i jakie są też plusy z takiej sytuacji dla rodzica i być może też dla pracodawcy, bo też może pracodawca mieć z tego jakąś korzyść. I pani Kasiu, jakby mogła pani powiedzieć, jakby w jaki sposób w ogóle dzieliliście się tą opieką, bo też rozmawiałyśmy, że takim w ogóle pierwszym warunkiem to musi być też taki warunek, że jednak rodzice się dzielą tą opieką na oddziale, więc to jest taki pierwszy warunek. A jak to wyglądało jakby od początku? Więc w naszej sytuacji, kiedy dowiedzieliśmy się, że Kacper zachorował, od razu z mężem ustaliliśmy, że będziemy się wymieniać na oddziale. Ja zostałam tutaj z nim ten pierwszy okres, taki powiedzmy, wydawało się przynajmniej, że najtrudniejszy. I po pierwszym protokole zaczęliśmy się z mężem dzielić. Wiadomo, była to, musiała pierwsza być rozmowa z pracodawcą, ustalenie jakichś tam zasad. Poinformowaliśmy pracodawcę, dogadałam się z pracodawcą, może tak, że będę co dwa tygodnie wymieniała się z mężem. A co dwa tygodnie, co drugi tydzień przychodziłam do pracy. I czyli wskazuje pani na to, że jakby to, co być może jest ważne, to żeby w ogóle mieć w sobie nawet taką otwartość, tak, żeby wyjść też jakby czy z taką potrzebą, czy z taką propozycją, bo rozumiem, że czasami być może nawet pracodawcy nie wiedzą, że jest szansa na to, żeby przynajmniej ten pracownik częściowo zaglądał do tej pracy albo wykonywał jakiś zakres obowiązków, tak? I to, co pani zrobiła, to jakby wyszła też pani jakby z taką inicjatywą, czyli jakby sama zaproponowała, tak, że jest taka opcja, dała znak, że jest taka opcja, tak? Tak, tak. No wiadomo, nie jest to łatwe dla pracodawcy. No jako dla pracownika też nie. No, nie w każdej pracy jest to też możliwe. Ja mam pracę biurową, więc ktoś tę część obowiązków też musi przejąć na siebie. I w mojej sytuacji te obowiązki przejął pracodawca. Nie każdy pracodawca na pewno się na takie coś zgodzi, tak? Bo jasne. To jest trochę pracy dla niego dodatkowej. Wiadomo,
ja również w miarę możliwości, będąc tu na oddziale, też robiłam różne rzeczy, tak? Byłyśmy stale z panią, z moim pracodawcą w kontakcie telefonicznym, co trzeba było zrobić, a była możliwość, żebym tu zrobiła, to robiłam. Starałam się, jak mogłam, też pomóc przez telefon, jak trzeba było. I w pani przypadku jakby ten model się trwa do dziś, tak? W sensie do tego 11 miesiąca. I tak z perspektywy czasu, jakby gdyby miała pani też spojrzeć trochę być może okiem pracodawcy, czy jest jakiś plus na przykład z takiej sytuacji, że jednak ten rodzic ma możliwość przynajmniej częściowo wykonywać? Wiadomo, że całkowicie trudno jest to w takiej sytuacji jakby godzić z opieką, nie? Nad dzieckiem na oddziale. Ale czy według pani pracodawca ma z tego też jakąś korzyść, jak się pani wydaje? Bo wyobrażam sobie, że to jest też dla pracodawcy nagła sytuacja, tak? Jeśli rodzic dzwoni i mówi, przez najbliższy rok może mnie nie być, tak? Z uwagi na to, jaką mam sytuację z dzieckiem. I pracodawca nagle musi znaleźć osobę na zastępstwo. To też zależy, jaki charakter pracy, bo pracujemy, większość pracy czy dokumentów wszystkiego, no wykonujemy w programach komputerowych. Żeby kogokolwiek zatrudnić, no to musi ktoś znać się na tych programach. Zanim ktoś by się wdrożył w to wszystko, to też jest trochę czasu, tak, upłynie. Wiadomo, że się nie wdroży w krótkim czasie tak dobrze, żeby samemu wykonywać tę pracę całkowicie. Część programów też jest takich, że w chmurze są, więc ja mogłam tu otwierać te programy i tu tę pracę wykonywać. Czy jakieś jeszcze, no ja nie wiem. Czyli jest też tak, z tego co pani mówi, że jakby czas na przeszkolenie kogoś, jakby z takimi kompetencjami, jak już kilkuletni pracownik, to jest też czas. I też jak jest taka nagła sytuacja, bo wiadomo, że diagnoza jest nagłą sytuacją, to taka otwartość ze strony pracodawcy też być może jemu umożliwi zachowanie jakiejś ciągłości pracy, jeśli praca ma taki charakter, że jest to możliwe. Tak, no a druga rzecz, ktoś musi tych programów też nauczyć, tak? A tego też, no, jeżeli na tym stanowisku tylko ja wykonuję tę pracę, no wiadomo, nikt nie zna tych programów tak dobrze, no to też nie ma kto przeszkolić tego nowego pracownika, żeby to wszystko wiedział. Jak to robić? Jasne. I tak sobie myślę, pani Kasiu, czy teraz jak już powoli gdzieś widzicie koniec tego całego procesu leczenia i ma pani taką świadomość, że no, w zasadzie jest pani przez te 11 miesięcy w jakiejś formie pracy, to jak to działa na panią? Czy czuje się pani na przykład jakoś bezpieczniej z takim poczuciem, że jest do czego wracać, nie? Czy jaką to ma dla pani wartość, jakby się tak pani... No tak, czuję się bezpieczniej. Wiem, że mam do czego wracać, no bo wiadomo, stale i jestem w tym kontakcie z pracodawcą, no i chodzę do tej pracy, powiedzmy co dwa tygodnie, czy jak tylko jedziemy na jakąś przepustkę, to też od razu wracam do pracy. Do syna albo przyjeżdża, jak jest potrzeba, babcia do pomocy. A my obydwoje z mężem chodzimy, bo to też wiadomo, czy jest opieka, jest urlop, którego no, trzeba sobie szanować w tej sytuacji. Czyli potrzeba też wielu osób, tak, jakby z bliskiego otoczenia, pomocy, żeby też jakby żeby to wszystko działało, tak? I to jest ten kolejny jakiś taki ważny element, że rodzina to jednak drużyna, tak? Im więcej tych zawodników, tym jakoś łatwiej zachowywać te wszystkie role, czy odnajdować się w tych rolach. A gdyby tak miała pani zastanowić się nad tym, czy drugi raz by się pani zdecydowała na taką formę jakby pracy, to co pani sądzi na ten temat? Wydaje mi się, żebym się zdecydowała. Nie ukrywam, że jest to męczące.
bo będąc w szpitalu myśli człowiek o tym, co trzeba zrobić w pracy, czy przed samym wyjazdem trzeba tak poukładać tą pracę i tyle takie rzeczy porobić, żeby tego nie zrzucać na głowę komuś. Będąc z kolei w pracy, myśli się o tym, co się dzieje z dzieckiem w szpitalu, bo wbrew pozorom tu czuje człowiek jakiś taki, no bezpieczniej się, bo ma i dziecko, ma lekarza, jak cokolwiek się dzieje, tak, to na bieżąco jest informowany, widzi to dziecko, co się z nim dzieje, a będąc w domu, to się wie tylko to, co druga osoba przekaże. Mhm. Czyli to jest jakby spory wysiłek, tak, jeśli dobrze rozumiem, natomiast z perspektywy czasu wyobrażę sobie Pani, że na tyle jakby ważne jest to, co też uzyskała Pani dzięki temu rozwiązaniu, żeby to Pani zrobiła jakby po raz kolejny. Tak, tak, zrobiłam. A po drugie, no mamy drugie dziecko, które też wymaga, potrzebuje tej bliskości drugiego rodzica, więc nie może tak być, że zostawi się całkiem odstawionym, tak? Bo też potrzebuje tej bliskości. I rozumiem, że to rozwiązanie jakby umożliwiło też to, że Pani częściej jakby chodziła do Pani pracy z domu, tak? Więc tak. Rozumiem, że dzięki temu też więcej czasu była Pani z tym drugim dzieckiem, które jest w domu. Tak. Jak mogliście usłyszeć, Pani Kasia zdecydowała się na utrzymanie pracy i też w porozumieniu z pracodawcą dostosowała zarówno pracę do możliwości bycia na oddziale, ale też wymieniała się z mężem, jeśli chodzi o opiekę nad synem. Wskazała na dwa takie bardzo ważne warunki, które musiały być spełnione, żeby w ogóle była taka możliwość. Pierwszym tym warunkiem było właśnie współdzielenie opieki, czyli tutaj bardzo duża współpraca między rodzicami, żeby jednak dzielić się tą opieką na oddziale. I dużym plusem wynikającym z tej sytuacji było to, że Pani Kasia mogła też być z drugim dzieckiem w domu w czasie, kiedy była w tygodniu pracy, mogli spędzać razem popołudnia. Drugim warunkiem koniecznym była też otwartość ze strony pracodawcy, czyli Pani Kasia miała otwartość na to, żeby jakoś tę sytuację poukładać, ale też pracodawca tutaj bardzo mocno był za takim rozwiązaniem. Warto też pamiętać o tym, że dla pracodawcy jest to sytuacja nagła, czyli jeśli rodzic zaczyna, jakby rodzic jest z dzieckiem na oddziale, pracodawca się dowiaduje o tym też nagle, tak? I czasami jakby takie rozwiązanie, kiedy jednak ten pracownik może wejść w jakiś inny tryb pracy, ale dalej wykonywać swoje obowiązki, jest dla pracodawcy niezwykle korzystne. Ponieważ nie wiem, zatrudnienie kogoś, przeszkolenie kogoś i wdrożenie tak, w zakres obowiązków tego rodzica byłby bardzo długotrwałym procesem, w związku z czym pracodawca też jakby może zauważyć pewne plusy z takiego rozwiązania, jakie dotyczyło Pani Kasi. Tak jak padło tu już kilkakrotnie, nie ma idealnych rozwiązań, tak? Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z tak trudnym wyborem i z tym byciem tak między młotem a kowadłem. To, co się sprawdza wtedy, kiedy nie ma idealnych rozwiązań, to skupienie na własnych potrzebach, na zobowiązaniach, danie sobie czasu, tak? Czyli odroczenie tak ważnej decyzji po to, żeby przeanalizować te wszystkie informacje wtedy, kiedy emocje trochę opadną, poszukanie informacji zarówno od innych rodziców, jak i od pracodawcy, tak żeby poczuć, że to, co wybieracie, czy to, na co się decydujecie, jest na teraz dla Was najlepszym wyborem. Zapraszam Was na kolejne odcinki Onkoporadnika, w których bardziej przeniesiemy akcent na sytuacje związane z dzieckiem. Zastanowimy się, czy wychowanie w chorobie jest możliwe. Poruszymy kwestie trudności z jedzeniem. Zastanowimy się też nad tym, jak w ogóle ogarnąć te emocje dziecka. I będziemy też mówić o dobrym wsparciu. Do zobaczenia.